Dzisiaj widzieliśmy się na konferencji fantastycznego festiwalu i ten moment, gdzie mi się zaświeciły oczy na miło, to ten, kiedy witałaś się i z Niną Terentiew, to wiedziałem, że będzie przytulas i buziak, i ten, gdzie witałaś się z Edwardem Miszczakiem. Jakie są dzisiaj te wasze relacje? Bardzo dobre. No Nina jest moim aniołem stróżem, jest mi jak matka telewizyjna. Ja nigdy nie sądziłam, że dożyję takich chwil, gdzie będę miała w show biznesie i w ogóle w pracy taką takiego po prostu, taką bratnią duszę, taką osobę, którą naprawdę żywię szczerymi, pozytywnymi, dobrymi uczuciami i ja wiem, że ona też mi bardzo dobrze życzy. I zawsze czuję, że jak będzie mi źle, to mi pomoże. Natomiast z Edwardem teraz, mimo że znaliśmy się dużo, dużo wcześniej, ale z przerwą na 10 lat, nasze kontakty się odnawiają i będą miały okazję zaciśnieć się. Czy ja to dobrze powiedziałam po polsku? Myślę, że na duży procent tak. Okej. Przy okazji nowego reality show, który razem robimy i którego premiera będzie miała na jesienną ramówkę, to będzie też taki wspólne dzieło i dużo pracujemy nad tym. Więc liczę na to, że to będzie duży sukces. Mówi się o tobie, że jesteś wymagającą artystką. Czy Edward widział już twoje różne odsłony, te pełne nerwów na przykład też, kiedy ty mówisz, że ma być taka, a jest inaczej? Oj, każdy z nas się widziało w różnych odsłonach, naprawdę. Jak się tworzy reality, to jest bardzo dużo emocji. Bez tego nie byłoby dobrego efektu. Tak, no na tym polega to reality. Każde zresztą, że musi być prawda, muszą być emocje, dobre, złe. Dzisiaj siedziałaś między panią Niną a panem Edwardem. Myślisz, że to mogło budzić zazdrość niektórych twoich koleżanek? Myślę, że po tym, co przeżyłam, nikt nie zazdrościłby mi tych 10 lat i tych banów i tego wszystkiego, więc jakieś 15-minutowe takie uchoronowanie mnie przez chwilę nikogo nie powinno mierzić. Inaczej, ja bym się nie zamieniła na te 10 lat z nikim. Znaczy, nikt by się ze mną nie zamienił i nikt by tego nie chciał, więc mam nadzieję, że to nie wzbudza żadnej zazdrości, tylko po prostu każdy sobie myśli, o w końcu dziewczyna ma spokój i może normalnie pracować. Ale zasmuciłam się, kiedy przyszła Edyta Górniak i nie przywitała się z tobą. Co sobie wtedy pomyślałaś? No, że się nic nie zmieniła. To tak jak zawsze. I też w sumie to się cieszę, że tak wyszło, bo znowu nic nie musiałam za bardzo robić, żeby pokazać, jaka jest sytuacja i jak to wygląda za kulisami. Bo oczywiście do kamery to można mówić wszystko, że jest się takim, owakim, z klasą, eleganckim, kulturalnym, a tak naprawdę później w takich odruchach widać prawdę. Potem odniosłaś się jeszcze do jednych słów Edyty Górniak, a po prostu tego, że nie lubi syntetycznych osób. Nie chciałaś się ukryć w język i jednak nic nie powiedzieć? Czy aż ci świeżbiło, żeby skomentować? Och, bez przesady! Chodzi o to, żeby było wesoło, trzeba mieć do siebie dystans. No i tego wszystkim życzymy. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.